O! Siemanko! No. Pepa nie może się doczekać, by przekazać wszystkim nowe wieści. Okej. Okay. Tato! Mamo, tato! George! Witaj, Pepo! Witaj, Pepo! Jestem taka podekscytowana! No ja też, muszę wam powiedzieć. Jakiego powodu, Pepo? Poznam nowych znajomych! Nowych znajomych? Ej, dlaczego mówisz to samo, co ja? A co to za nowi znajomi? Nie wiem! Jeszcze nie wiem. Przecież są nowi! Przecież są nowi, no tak. Pokażę im śnieżną górę, okej. Plażę, okej. Wszystko, a nawet ziemniaczane miasteczko. Oj, jest i pan Pepa jest podekscytowana zabawą z nowymi znajomymi i odkrywaniem wspaniałych miejsc w swoim świecie. Okej. To dobry pomysł, Pepo. Tak, tato. Będzie bardzo tata mówi zawsze zabawnie. To kiedy twoi nowi znajomi przyjdą się pobawić, Pepo? Wkrótce. Nie mogę się doczekać, aż będziemy się razem bawić. Ja też się nie mogę doczekać. Dinorazur. Wygląda dinorazur. Na to, że pan dinozaur też chce się pobawić z nowymi znajomymi, Pepo. No dokładnie. O, jakie to było śmieszne. Dobrze, moi drodzy, jak sami widzicie, mamy nową grę. Zostawiamy na razie My Talking Toma Gold Run w tyle, ponieważ muszę uzbierać troszeczkę złota, żeby skończyć tą grę. I stwierdziłem, że zagramy sobie w nową grę. Moja znajoma świnka Pepa. Naciśnij dowolny przycisk. Ale jaki? Taki czy taki? O, graj, ustawienia zakończ. Dobra, klikamy graj. Ta gra ma funkcję automatycznego zapisu, bla bla bla, zapisywanie. Także musimy tutaj poczekać. O, nowy znajomy. Wybierzmy sobie może tego. Zaczynamy. Oh my gosh! Jakie ubranie chcesz założyć? Okej, albo takie, aha, czyli to jest albo kobita, albo chłopek. No to ja sobie wybiorę... Jakiego ma być koloru? Dziewczyny, jakiego ma być koloru? No wybierzmy, no różowy po prostu wybierzmy. Teraz wybierz, którym zwierzątkiem chcesz być. Okej, możemy być... myszka? Ja pierwszy raz widzę myszkę. Piesek? To jest piesek? Okej. A czym? Myślałem, że nie ma żadnego odgłosu. Ja bym chyba chciał być Suzy owcą, tak mi się wydaje. Chociaż ta myszka jeszcze nigdy nie była w śwince Pepie chyba, prawda? No może gdzieś tam w przedszkolu się przewinęła, ale nie żeby to była jakaś tam... Jaki chcesz mieć kolor? A nie mogę być biały? Tylko taki śnieżno-biały? No dobra. Chcesz nosić okulary? Jakie okulary? Może takie, albo takie, albo takie. No te wyglądają dosyć spoko, ale jednak chyba nie pasują. Chcesz nosić kapelusz? Jakiś kapelusz. Jaki by sobie tutaj kapelusz wziąć? Może nie, tak już wyglądam dosyć staro. Jak się wybierze taki kapelusz, prawda? To za bardzo nie pasuje. Super. Na pewno tak, dobra, wyglądam tak, dosyć standardowo, muszę wam powiedzieć, ale... w miasteczku świnki Pepa. Ale bym się chciał spotkać już z Pepą. To będzie niezła zabawa. Okej? Za chwilę spotkamy się z Pepą. Okej. Ale najpierw przejdźmy się. Dobra, gdzie się musimy przejść? Użyj joysticka, żeby się poruszać. Joysticka albo WSAD, dobra, idziemy. Wow. Ja mogę chodzić w tej grze, to jest niemożliwe. I co teraz tutaj, mamy ale jakiś motylek? Ale piękny kwiatek. Podejdź do niego. No dobra, podchodzimy teraz do kwiatka. Naciśnij przycisk, okay, aby go dotknąć. Użyj przycisku, gdy pojawi się na ekranie. I co teraz się stanie? Pomuchamy? Czy co? A motylek jest! Motylek nam motyl usiadł na odlatuje rączce. Chodźmy za nim. Dobra, idziemy teraz za tym motylem. Co to? Ogrodzenie blokuje przejście. O. Bez obaw. Użyj tego samego przycisku, aby otworzyć bramę. No dobra, zobaczymy, czy nam się uda. Czasem trzeba odsunąć pewne rzeczy z drogi, aby iść tutaj dalej. Tutaj będą jakieś rzeczy? Chyba nie. Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk, gdy pojawi się na ekranie. No dobra, klikamy teraz przycisk. Spacja. Otwarliśmy. Na spokojnie możemy iść dalej. Dzień dobry! No siemanko! Witamy w miasteczku! A to ona nas wita, dokąd tak? Dokąd idziesz, kochanie? A gdzie są twoje rodzice? Aby porozmawiać z panią Królik, podejdź do niej i naciśnij przycisk akcji. Dobra. Podchodzimy tutaj, naciskamy przycisk chcesz akcji. Chcesz zobaczyć się z Pepą? No chcę. Jest na wzgórzu. To minutka drogi stąd. Do zobaczenia! A czy nas poprowadzisz? Świetnie. Teraz wiesz, jak poruszać się po miasteczku. Nie gadaj, że mogę skakać po błotku. Mogę skakać po błotku! Tak jak to robi Pepa. Jestem teraz troszeczkę brudny. Ciekawe, czy ona teraz... Chcesz zobaczyć? Nie, jednak nie. Myślałem, że ona teraz nam powie jest na przykład, że jesteśmy bardzo brudni i nam da jakieś nowe ubrania, bo coś w tym stylu, ale jednak nie. Do zobaczenia! Nie. Pani Królik. Teraz wiesz, jak poruszać się po miasteczku świnki Pepy.
No idź dalej i spotkaj się z Pepą. Idziemy zobaczyć się z Pepą. Zobaczymy, co Pepa będzie miała nam do powiedzenia. Jak nas zobaczy w takim błotku. Znaczy, że jesteśmy tacy ubłoceni. Może też będzie chciała iść. Moja znajoma świnka Pepa. Nowy znajomy odwiedził Pepa. A ja jestem cały z błota! Super. Już nie jestem. O, tu jesteś! No siemanko! Witaj! Będziemy się świetnie razem bawić. Dobrze, że jesteś. No jestem. To będzie najlepszy dzień na świecie. No mój chyba też. O, mogę iść za nią od razu. Spacja? Ale to... Czekaj, bo my musimy się chyba na górę. Z tego, co mi się wydaje. No i co? I ona pójdzie... Aha, ona idzie za nami, bo ona czekała, aż my wejdziemy na górę. Okej, okay. Bo ona jest taka przyjazna. Oj, no nie, no schodzę znowu na dół. Czekaj, Peppo, bo musimy wejść jeszcze raz na górę. Nie... O, spacja? Co to tutaj mogę zrobić? A, mogę tak poszurać. Takie śmieszne to było. A, mogę wyjść! Ja nie chciałem wyjść teraz! Może odwiedzimy babcię i dziadka? Ja chciałem pochodzić po domku Pepy. Ich dom jest tuż za rogiem. Chodźmy tędy. A, mogę jeszcze raz wejść do całego domku? Jeszcze... O, jestem. Ona chciała już gdzieś tam iść do babci i do dziadka. Idziemy? Nie. Ja na razie chcę sobie tutaj pochodzić. To mój pokój. No, podoba mi się. Podoba ci się? Mam dużo zabawek w koszyku. No i co, możemy się bawić każdą zabawką? Czy jak to wygląda, spacja? A możemy teraz tutaj zmieniać. A czy ja mogę... Mogę puścić bańki. Ja nie wytrzymam. Weźmy sobie jakąś inną zabawkę, na przykład różdżkę. Nie przemień mnie w żabę. Nie przemień mnie w żabę. No dobra, niech będzie. Co teraz tutaj mamy jeszcze za zabawkę? Żadnej. Teraz weźmiemy chyba znowu ten samochodzik. Dokładnie. Proszę bardzo. A mogę... Mogę nią tak dmuchnąć? Nie, nic to nie dało. Dobra, czy mam... Tutaj możemy się chyba ukryć jeszcze, co? Jezus, zamienimy się w jakiegoś... pirata! Czy mogę być teraz tak ubranym? O, co to teraz tutaj mamy? Jakiś globus? A czy ona mi coś powie? Wydaje mi się, że nie. Ona się chyba tego będzie cieszyła. Dobra, jesteśmy przebrani za pielęgniarkę. Wydaje mi się, że będziemy tak cały czas ubrani. Tak też mi się właśnie wydawało. Jestem ciekawy, czy Pepa mi pozwoli wyjść w tym ubranku i z tymi bańkami. O, już jestem normalnie ubrany. Możesz jeździć na rowerze? Możemy nawet w tej grze jeździć na rowerze? No przecież tutaj są... A możemy pojechać samochodem? Możemy pojechać samochodem! Ale to jedziemy z rodzicami. Aha, ja myślałem, że my pojedziemy sami. A tu widzicie, no rodzice nas niestety wzięli ze sobą. No i na razie jedziemy, na razie się nic tutaj nie dzieje. Nie mogę jechać w prawo, mogę jechać tylko i wyłącznie w lewo. Więc wydaje mi się, że to będzie taka dosyć prosta gierka, gdzie będziemy mogli iść w lewo, prawo i nacisnąć spację trzy razy. W przedszkole mieliśmy iść do babci i do dziadka! Przedszkole! No ale mieliśmy iść do babci i do dziadka. Czemu jedziesz po trawniku? Jesteś w przedszkolu. Miejscu, no w którym uczysz się i bawisz z Pepą i jej znajomymi. Ciekawe, co możemy tutaj w tym przedszkolu robić. Czekajcie, a możemy iść na... jechać na jakąś wycieczkę tym autobusiksem? Możemy, patrzcie, bo przecież oni jeszcze... O, i teraz w prawo będziemy jechali. Co teraz się dzieje? O nie! Dzień dobry, panie byku. Dzień dobry. Co tu się dzieje? Witaj, rodzinko! Witajcie, dzieci! Witaj, rodzinko! Właśnie jesteśmy w trakcie naprawiania drogi! A co się stało ze starą drogą? Zepsuła się. Koleje drzew znadziły na drodze. Pojawiły się wyboje i jazda stała się... Myślałem, że tutaj znowu będę musieli wymienić jakieś rury, bo tak kiedyś było w bajce. Zajmiemy się tym razem z panem nosorożcem. Nie będziemy was opóźniać. Pewnie jesteście zajęci. No ale czy możemy przyjechać? Ona jest przejezdna? Oho, jasne! Możecie jechać dalej, tylko ostrożnie! A tędy dołem będziemy musieli jechać, okej? Okay? Do widzenia, panie byku! No nara! A tędy teraz jedziemy. Do widzenia, panie nosorożcu! Dziękujemy za naprawienie drogi! Ta Pepa za wszystko dziękuję. No siemanko, możemy jechać dalej! Tylko gdzie my teraz na tą wycieczkę pojedziemy? Może pojedziemy w te góry? Muzeum? Muzeum!
I co w tym muzeum teraz możemy zrobić? A, przyjechaliśmy wycieczką szkolną. Spacja. A dlaczego tutaj są rodzice od Pepy? Czy oni też chodzą do tej szkoły? Wygląda naprawdę staro. No. Dinozaur! Niekoniecznie, George. Dinozaur? Dinozaur? Co my w tej grze możemy robić? To jest trochę za długie na ciebie. No. A tu? Byłabym świetną królową. Siedziałabym cały dzień... Jadłabym tyle lodów, ile bym chciała. Jadłabym tyle lodów, ile bym chciała. Razem z Pepą jesteście teraz członkami rodziny królewskiej. Że co? I możecie mieć wszystko. No dobra. Tak? Czym mogę pomóc? Wasza wysokość? Tak. Chcemy lody. Bo oni to sobie teraz wyobrażają. Oczywiście, królowo. Poszło. Aj! Tata Pep od Pepy przyniósł te lody. Te lody są... Jeszcze nie skosztowałaś! Poproszę więcej! Lubię być królową. Jestem pewien, że byłabyś świetną królową, Pepo. Takie to śmieszne było? Ale to czekajcie, bo musimy... O, i tutaj mamy... Co to za jakiś pterodaktyl? Co to w ogóle jest? Chodźmy tędy. Gdzie? No idziemy, ale czekaj, bo ja muszę sobie sprawdzić, co tutaj w ogóle jeszcze jest. Nie wiem, dlaczego rodzice od Pepy tutaj są. To ogromny dinozaur. No siema. Dinozaur! O, tak, George. Jest prawdziwy. Na pewno prawdziwy? Żył wiele, wiele lat temu. Dinozaur! O nie, no zamienił się w dinozaura! Nie gadaj, że teraz... O nie! A ja muszę uciekać! Okej! Nie mogę iść w lewo w ogóle! A co się stanie jak... Czekajcie, może jednak uciekniemy przed tym dinozaurem, bo chciałem też sprawdzić, co się stanie, gdy ten dinozaur nas złapie. George chyba znalazł ulubione pomieszczenie. Znowu się przewrócili. Dobra, idziemy dalej. Co tutaj znowu jest za dinozaur? Mogę go nacisnąć? A, bo to taki robociks. Dobra, idziemy dalej. Bo Pepa mówiła, że możemy... O, możemy... Osiągnięcie odblokowane, rakieta na księżyc? O, witajcie! No siemanko, uszanowanko. Chcecie dołączyć do podróży na księżyc? No chcę. Skakujcie do rakiety! Okej. Pan Królik jest przewodnikiem. No siemanko. Wie wiele o wszechświecie. Naprawdę polecimy na księżyc? Nie, Pepo. Będziemy udawać. Zniszczyłaś jej marzenia. Prawda, Pepo. To tylko udawany księżyc. Pasażerowie, trzymajcie się mocno. Trzymamy się. Zaraz startujemy. Lecimy! 3, 2, 1, lecimy! Tak szybko? O, czy ktoś wie, co to za obiekty zwisające z sufitu? No to są gwiazdki. Planety? Jakie planety? Dokładnie. Co? No ja myślałem, że to są gwiazdki, no przecież więcej jest tych gwiazd. O, niekoniecznie. Jedna z nich to Ziemia. Świetnie, tato świnko. To Ziemia, a to Wenus. Mars, Neptun. Co to? To satelita. Satelity, okej. Okay. Krążą dookoła Ziemi, żebyśmy mogli korzystać z telewizji i internetu. Naprawdę? Jak to możliwe? No wysyłałem sygnał. To magia. I dolecieliśmy. Proszę opuścić rakietę i przejść do kolejnego pomieszczenia, w którym zobaczycie księżyc. A, to musimy tam przejść teraz, ale nie jestem zadowolony z tej gry, bo nie mogę tutaj jeździć, chodzić tą postacią. Gravitacja jest tu słabsza, więc możemy skakać wyżej. Co? Mogę wejść na ten księżyc? Czekajcie, ja sobie kliknę tutaj spację. I czy rzeczywiście tutaj jest jakaś inna grawitacja? Mniejsza niż na Ziemi. To oznacza, że bylibyście lżejsi i skakalibyście wyżej. No. Uiii!
A, bo on nas zapina w jakieś takie pasy. Ja myślałem, że tutaj rzeczywiście będzie jakaś inna grawitacja. Skaczemy! No. Spacja. Oh my god! Czyli tutaj rzeczywiście jest inna grawitacja. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, jak wyjdziemy z tej gry, to czy ta gra mi się zapisze. Wydaje mi się, że tak. Ale nie jestem pewien. Idziemy tutaj jeszcze w prawo do kolejnego pomieszczenia. Możemy tutaj pogadać z tym lis... O! Jeszcze balonem będziemy lecieć? Siemanko! Ale to tylko my we dwóch? To cudowny dzień, aby podziwiać przepiękne. A gdzie są moi rodzice? Znaczy, rodzice od Pepy. Jasne! Lecieliście kiedyś balonem? Dajcie znać koniecznie w komentarzach, bo ja bym sobie chciał polatać balonem, ale boję się latania, boję się samolotów. Mam lęk wysokości, wydaje mi się, żebym takim balonicem mógł się troszeczkę bać. Możemy tutaj coś teraz robić, latać do góry, w lewo, w prawo i zbierać jakieś pieniążki w tym stylu? Wydaje mi się, że nie. Bo na razie sobie lecimy tylko i wyłącznie tym balonem. O! A, mogę lecieć do góry! To ja nie wiedziałem, że możemy tak sobie do góry przelecieć. Okej, okay, no dobra. No, mogli napisać, że muszę nacisnąć spację, żeby polecieć do góry. A tak się zastanawiam, co się dzieje. Las! I co, teraz wylądujemy w lesie? Bo widzę, są rowery. Rzeczywiście wylądowaliśmy w lesie! Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej, moja znajoma świnka Pepa, dajcie znać koniecznie w komentarzach, to pogramy sobie troszeczkę więcej. Pozwiedzamy tutaj troszeczkę ten świat od Pepy. No już lecieliśmy. Możemy też iść dalej leśną ścieżką. Zobaczymy! Wtedy wy wybierzecie, dajcie znać koniecznie w komentarzach, co chcecie, abym zrobił. Może za Pepą, a może z moim królik, nie wiem. Lista wspierających, dziękuję! Wasze komentarze, bo was pozdrawiam, jak komentujecie moje filmy. Gdzie ona poszła? A tam skacze. I widzimy się w następnym wideo na moich innych kanałach. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Na razie, dzięki, cześć!